tak, muszę zacząć. A ja mogę coś zjeść? Możesz coś zjeść. Upolowałeś to, to możesz. Przynajmniej tak mi się wydaje. No to zobacz, ile już nawieszałem tego. No nie, no to dobrze, dobrze, przydadzą się. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Szeberal z tej strony. Kolejny odcinek z The Forest na moim kanale. Jest ze mną speaker. Bry, bardzo i dobry. Gdzieś tam, gdzieś tam w tle jest jeszcze Wilku, ale Wilku na razie zrobił sobie awka w trakcie poprzedniego odcinka. Moi drodzy, śpi. Może usnął, no wiesz, kto to... Albo kto... do KFC poszedł. Do kogo? Do KFC. Aha, no tak, KFC, no bo on lubi. On lubi, lubi. A jeśli ma 10 km do KFC, to mu się zejdzie. Jezus, się Ty przestraszyłem. Słyszałeś to? No, się przestraszyłem. Ty stary, jak on się za... Ja! Jo! Ale to wilk? Nie! Widzę ich. Ich jest dwóch. Lejemy ich? Ja nie wiem, bo jestem daleko, wiesz? A to nie, to dobra. No bo ja i tak muszę tam iść, bo... Gdzie musisz iść? No bo tam mam sanki i drewno bym przyniósł. A jak mamy wybudować tą... palisadę przed końcem, przed naszą wyprawą, to by sensownie... Przed końcem tego roku? Nie, przed końcem tego roku to zrobimy na pewno. Jeszcze całe 30 tych jest. Głodów. Ty buduj palisadę, buduj. Ja na razie dbam o nasze... ten, brzuchy. Ej. Stary, nie uwierzysz. Jestem teraz na polanie, nie? Jestem centralnie na polanie. Ja wiem, że pada deszcz i w ogóle są rwące potoki, ale podnoszę kamyk, tak wiesz, tak robię E, ale mam pełny ekwipunek, nie? I jest odgłos jakby... Klapania wody. Klapania wody, no. Jakbym to, wiesz, rzucał gdzieś do czegoś głębokiego. No. No, także... Tak, taki... ja w ogóle, zobacz, jaki to jest ten tracing, super. Tak, zdecydowanie, no to ja się cieszę, że ja mam... Nawet nie musisz mieć karty z ray tracingiem i widać wszystko. No oczywiście, że tak. Ja wiesz, ja się zdecydowanie cieszę, no bo to... Przynajmniej ty się też ray tracingiem możesz cieszyć. Ja mam też, tylko nie na kompie. Tak, wiem. Wiem, na PlayStation. Kiedyś może też kupię, ale pro. Jak go włączę, to nie mogę grać, to i tak go wyłączam. Ale co, aż tak źle jest? Nie, nie źle, ale wiesz, ja osobiście nie mam jakiejś napinki, że to ma być 4K z ray tracingiem. Ja sobie wolę tryb wydajnościowy włączać, który jest, też ładnie wygląda, wszystko mi chodzi bardzo płynnie, super, nie? Mhm. Stawiam bardziej na płynność, wydajność gry niż na efekty jakieś tam pierdoły wizualne, nie? Znaczy wiesz co, ja zależę od gry, bo generalnie w Dying Light'cie na przykład pod koniec już ostatnie chyba z 10 odcinków musiałem wyłączyć ray tracing. Nie dlatego, że niektórzy tam sławni, że tak powiem, youtuberzy, influencerzy mówili, że tak wygląda lepiej. Nie. Tylko... O, czekaj, bo ekipa idzie. Muszę się schować. Tylko, że to tak te kolejne patche niszczyły w moim odczuciu feeling gry, optymalizacja gry, że no kurde, no to tak jak ja, tak samo jak ty myślę, że wolę mieć płynne 60 klatek, ale w gorszej jakościowo grafice, aniżeli bawić, ty jest trójka. Co? Mutantów? No. No, nie, zwykłych facetów. Dwóch białych, jeden... Ciekawe, czy mnie zauważą. Dwóch białych, jeden afroamerykanin. Jeden afroamerykanin. No, ja też wolę, wiesz, niższą grafikę i ten, niż mniej klatek, mówię, nie? Bardziej, że to są tak niewielkie niuanse. Ja patrzyłem na Wiedźminie, nie? No. Pamiętające, tak, w różnych... Rzeczywiście, jak gdzieś tam wyszłem na łąki, wiesz, wiesz jak to w Wiedźminie, nie? Tak. Gdzieś tam na polach, na tym było widać, to naprawdę pięknie wyglądało. Ale w takim Nowigardzie, czy w takim, nie wiem, tam w tych innych miastach i tych lokacjach takich, tam też chodzisz trochę po tych
po tych piwnicach, po tym, to nie było żadnej różnicy wielkiej, nie? To... A jakościowo, wiesz, płynność niby dobrze, tam nie było jakichś tam, wiesz, lagów czy tam coś, nie? Ale ja nie miałem takiego, wiesz, takiej płynności, wiesz, że ja obrócę się na tym dookoła swojej osi i to mi tak fajnie, jak po lodzie, nie? Jakbyś jechał, nie? Po takiej gładkiej tafli, nie? Mhm. Tylko miałem wrażenie, jakby tak lekki piasek był na tym, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. I dlatego mnie to denerwowało i doszedłem do wniosku, że wolę grać na wydajnościowym, żeby to na ten... Choć mówię, to nie było to, że to jest niegrywalne czy tam coś, nie? Bo to wcale mocno nie przeszkadzało, nie? Jakbym cały czas tak grał, to by było dobrze, nie? Pewnie, ale... Ale jak mam możliwość mieć płynniej jeszcze, to wolałem zrobić tak, nie? Mhm. No ja nie, ja jeszcze nie zainstalowałem Wiedźmina, ale to tylko z tego względu, że gdzieś tam ten Days Gone ogrywam, nie? A ja nie udźwignę tylu gier naraz, nie? Nie przy moim czasie wolnym. Ja bym musiał no-life'ić jak wtedy pamiętne Destiny, a nie, to było piękne. Ja to nigdy nie przestanę, ja nigdy nie przestanę o tym mówić w ten sposób, bo to było piękne, to było cudowne, to był najlepszy w sumie prawie 2 tygodnie, jeśli chodzi o granie, chyba w mojej karierze, nie? Bo nigdy tak się nie wkręciłem w grę i nigdy tak się nie grało przyjemnie. A? Nie, czekaj. Dobra. Pamiętam. Red Dead Redemption jeszcze było. Ale wiesz co, wydaje mi się, że bardziej się jaraliśmy wtedy Destiny. Bo Red Dead Redemption ok, wkręciliśmy się, ale wydaje ale mi się, że bardziej... Ale ty miałeś bardziej sceptycznie jednak przez te lagi, przez te błędy, przez to wszystko. No ja miałem picze straszną odnośnie tej gry, nie? Ty, no znowu tam coś wpadło, czy nie? Tak. Już idę z królikiem. A, dobra, to ja podniosę tą pułapkę. Dobra, podniosę też. No i wiesz, wydaje... Tak, to dlatego, bo gdyby mi to pochodziło płynnie, to całkowicie inaczej by to wyglądało, nie? I, przepraszam, i powiedzieć wam tak. To było dobre, ale mimo wszystko nigdy więcej. Ale my jeszcze coś tak no-life'iliśmy też. Nie tylko ten Destiny, ale jeszcze coś. Znaczy nie, no wiesz, my graliśmy, dużo graliśmy w Red Dead Redemption Online. To jeszcze pamiętam, na jednym koniu jeździliśmy, to było najlepsze. Jednego dnia jedny operował mapą, drugiego dnia drugi operował mapą i chodziliśmy po całej mapie znajdźki. To się potrafiło 5-6 tysięcy, a jak były bonusy, to i nawet 10 tysięcy zarobić w przeciągu 2 godzin. No. Także to były fajne czasy, nie? Ale czekaj, no co? No, ten, jak on się nazywa? Dead by Daylight? Nie, aż tak bardzo Daylight, chyba. Nie. Ale jeszcze coś tam było, tylko nie pamiętam co. No, The Forest, no to wiadomo, graliśmy, bo graliśmy. To jeszcze czasy poradników, jak pomagaliście mi wtedy, pamiętam, z Arkiem po tym ostatnim takim wielkim patchu, tak. Nie? Znaleźć te podwodne jaskinie. No to też to by... Czekaj, gdzie my mamy chatę? Tam. Co tu się świeci w ogóle? Gdzie? To ja jadę samochodem. A, ziomek. Nie, ale tu. O, dwóch ale ziomków. Ty, o, ale, trzech ziomków. Ale tutaj coś w ogóle świeci, nie wiadomo skąd. To jest... Nie wiem, uważaj, bo cię... Cysterną. Zaraz cię dojadą. Speaker wierzę w ciebie, dasz radę, uciekaj. A ja jeszcze drewno ze sobą zabiorę, nie zostawię tej głody. Ja też nie ten, zabieram ze sobą drewno, ja mam całe sanki. Masz całe sanki, a ja niosę na własnych barkach. Zabijcie ich. No i wlazłeś w pułapkę. No, ale tak się nie wiem, co mi się tak czerwono w oczach zrobiło. Żyjesz? Ja tak, ale wlazłem w pułapkę. Ale żyjesz. Tak, ale pułapka nie. Muszę iść szkoda na pułapki, nie? Ja muszę zobaczyć, czy my w ogóle ten... możemy iść spać. Aha. Znowu idziecie spać? My tu no, gracie, czy idziecie spać? No bo ciemno jest. A my nie lubimy po ciemku chodzić. A tak wiesz...
Mamy łóżeczka swoje koło ogniska i będzie nam ciepło. No, wiesz jak jest, nie? Chevy umie zrobić klimat. Aha. Ty, no możemy iść spać, dawaj idziemy spać. Ja zapisuję. Teraz już będę co chwilę zapisywał, nie? A to tutaj nie jest oszukiwaństwo? No nie, no jak zapisujesz, to nie. Jest. Nie? Jak wczytujesz, to tak, ale to wiesz, takie oszukiwanie to... Na. Przynajmniej... Ale królików. Mamy? Ale siorba i tak, kurde. A ja lubię. Przepraszam, mam katar, wiesz? Będzie... Ja idę sobie jagódek zjeść, wiesz? Mam w dupie. Nie będę, zostaję weganinem. Mam trzy. Ale strasznie. Dobrze, niech się ten rozmawiają jak chcą. A ja mam ten, suche mięso, zobacz, dużo jest, bo ja już nałapałem. Idę sprawdzę, czy żółwie są. Czy ty żarłeś jakieś jagódki? Nie. Ja nie jem jagódek, się brzydzę roślinami. Ja dzisiaj robiłem do borówek, wiesz? Kartoniki na nawozie. W Lidlu są trzy opakowania borówek 240 gramów za chyba 4 zł, coś takiego, sztuka. Ale jedna borówka niby? Nie, znaczy jedno opakowanie, nie? Aha. Nie, ja uwielbiam borówki, nie? Uwielbiam mandarynki, już się kończy sezon, wykorzystuję. Ja nie, ja w robocie tyle się mandarynek najadłem, że... Ja w człowieku... U mnie kilogramy, ja sobie kupuję 20 sztuki w ciągu jednego dnia zjem. Co ty uwielbiam gadasz? No. A tylko 20 sztuk bierzesz borówek? No. Gdzie borówek, mandarynków? Słuchasz ty mnie w ogóle, czy nie? Jakieś promocje? Nie, żebym podkręcał tą aferę, ale Wilku w ogóle cię nie słucha. Taki z niego kolega. On tylko czeka, on tylko odlicza, kiedy na farminga pójdziecie. To jest za 20 minut, nie? Nie, za 32 minuty. Jest 20:28. Jeszcze speaker jest... 27. Speaker jest mój. Speaker jest mój przez jeszcze 30 minut... 30... Kurwa, czekaj, bo się pogubiłem. Nie zabierze mi się żaden głupi chuj. Czekaj ty, zaraz. 32 minuty. Jeszcze jest mój. Ja nie wiem, ja na razie... Jeszcze jest mój. U mnie jest ten... Gośka, poczekaj. Na razie my go wykorzystamy. Olejka i ten telewizora i nie ma jak tam. Gocha to musi petycję napisać, kiedy speaker będzie jej. To nie ma tak łatwo. Ja jej puszczę ten odcinek. To nie. Ale w sumie możesz ją puścić, bo tak cudownej kobiety jak Gosia to ja nigdy nie znałem. Ja żałuję, że ona jest twoją żoną, bo gdyby ona nie była twoją... Nieprawda, ja się nie podlizuję. Ja po prostu jestem tak szczery, jak speaker w dniu oświadczyn. Po prostu to jest, wiesz, jedno z drugim, nie? Także, no, Gosiu, pamiętaj, ja jestem. Ale jeszcze przytrzymam twojego męża, to wiesz, ona już, wiesz, ona już przyzwyczajona do tego, że się dzieli ze speakerem, także. To jest prawie jakbyśmy byli w tym, w poliamorycznym związku, także. Tylko, że w takim platonicznym oczywiście, nie? Że bez dotykania, nie? Także... Na razie? Nie. Nie, to wiesz, to... Ale... Z szacunku do łysinki speakera, on już nie jest w moim typie, także... Wolę młodszych. Także... Tak to właśnie wygląda. Kuźwa macie, skąd mam wziąć ten tantymer, no? Czekaj, co? Kontyner skąd mam wziąć? Z Chin. Teraz wszystko jest z Chin. To prawda, wszystko jest z Chin. Nawet kontynery. A na jakiej mapie jesteś? Instytut. Pamięci Narodowej. A co to jest? Azja Środkowa, jo? Azja Środkowa. Ten najnowszy, tak?
Tak, tak, ja już tam jestem. Są trzeci rok wykupiony, także czekam już na następne. No. Mapki. Tomek mówi, że jest dalej ode mnie o jedną mapie, a później się okazało, że on oszukiwał. No. Czekaj, o, Tomek TSK? No. A co, to przepraszam bardzo, co tam u niego? Tak. Aha, no tak myślałem właśnie. A to menda jedna, no. A to menda, to on kurde... Ja nie wiem, on teraz, on ze mną już nie gada, on tylko z wilkiem gada. Zauważyłem, bo nas nie lubi. Materiały eksploracyjne. Ja tu chciałem, ja mu chciałem w Dying Light'cie dwójce pomóc ten wątek fabularny przejść do zera, a on nie. Wilkowi pomogłem. Dodatek pomogłem mu przejść na tyle, na ile był w stanie ograć. A tego? Nie, bo ja już dużo nie miałem w ogóle nawet, nie? No nie miałeś. Wtedy raz z wami chwilę pograłem, nie? A wtedy trochę chwilę też sama. Ale to wiesz, no ja lubię Dying Light'a dwójkę, także ja szukam okazji do tego, żeby na przykład komuś pomóc w wątku fabularnym i tyle. Ja po prostu chciałem z innej strony to tu przejść, nie? Bo na PlayStation przyszedłem inaczej, a tutaj właśnie inaczej, dlatego ja się tak trochę zamotałem, nie? Dobra, krótka piłka. Chcesz ten Dying Light'a na ten? Chcesz Dying Light'a na komputer? Za 7 dych jest na Epiku. Dajesz mi dwie dychy? Dajesz mi dwie dychy i masz grę. Ale ja nie chcę. Ale deal twojego życia, stary. Dajesz dwie dychy, a zyskujesz 5. Ja też mam ten kupon, kurde. I też nie wiem, co z nim zrobić. No właśnie będzie potrzebne, żeby za 7 dych kupić tą grę. Aha. Nie. Nie. I wtedy... Nie chcę, ja i tak to nie będę grał, bo mnie ta gra aż tak, wiesz, ja rozumiem ciebie, ale ja przegrałem ją raz i... Ja dwa razy. Ja i 6. Nie to, żeby mnie tak, i nie to, żeby mnie tak ciągnęła, wiesz, że jak... To nie jest jedynka dla mnie, także... Nie. No ja wiem. Jest fajna, ale... Nie pociągająca. Nie, dupy mi nie urwała. Zagrałem raz i tyle. To tak samo jak z Cyberpunkiem. Parę razy się drugi raz do niego wsadzałem i jakoś tak nie ten. No a teraz drugi raz na innym tym, ale... Znaczy ja chcę spróbować na Playu, nie? Ale na razie mam inne ciekawsze gry do ogrania. Ale czekaj, bo się zgubiłem. A co chcesz spróbować na Playu? Cyberpunka, nie? Okej. Okay. A czemu spróbować? Ty nie grałeś na to... Czekaj, na PC ty nie grałeś? Co mi się no, ubrzmiało, że ty całego przyszedłem. No, właśnie. Ja chciałbym teraz spróbować jakąś inną postacią na Playu, ale... Bo... No ja to... spróbowałem inną postacią właśnie. Mam płytę, no, pożyczyłem ile jest, ale jakoś mi się... Zacząłem i jakoś mnie... No mówię to tak samo jak z Dying Light'em. Zagrałem i jakoś tam mnie ciągnie znowu tego. A znowu Wiedźmina gram sobie drugi raz. Dużo nie gram, nie często, bo tam... A ten, więcej się gra w takie gry, wiesz, inne, ale czasami sobie włączę godzinkę, dwie i z wielką przyjemnością gram. Może dlatego, że dawniej grałem, że już tak dobrze nie pamiętam tego. Ja kompletnie nie pamiętam teraz. Teraz jakbyście mnie zapytali... Nie, przypomina, wiesz, czasem gram i coraz, wiesz, mi się przypomina. Ja jak zaczynałem teraz grać, to mi się tylko pamiętałem ten wątek krwawego barona, nie? To cały z tym. Bo to chyba jaki... A teraz im dalej gram, tym bardziej mi się przypomina, nie? Tak jakby na bieżąco, nie? Ty kuźwa. Skąd ja mam wziąć te kontenery? Kontenerowni. No właśnie nie ma kontenerowni. Jedź w pasze południe i tam będzie. Jakie jaja ty? Lepiej pomyśl, co tam zasiać u nas. Zasadzimy ziarno. Jakoś tak to było. Ty masakra. Dobra, dokończyłeś tam? O, dokończyłeś, czyli mamy gicio. To teraz tak, tu trzeba zamknąć bramę. Ja zaraz postawię dalsze te plany. Dobra, git. Nie ma dla niego. Nie ma wejścia. Nie, no jest wejść. Znaczy dla zombiaka nie. Znaczy, widzisz, my już się pierdzieli. Dla kanibala. Zombiak, świrus, to cycolina. To jest jedno i to samo. Dobra, teraz tak.
A, próba ziemniaków, nie, próby ziemniaków nie lubię robić. Rób próbę ziemniaków, nie bądź mięczak. Kontrakt na ziemniaki za 30 tysięcy, chcesz? A, no. Skrzyżowanie. Dobra, co tam jest na skrzyżowaniu? Kurde, zapomniałem, ja pierdzielę, ale ze mnie noob. Co żeś zapomniał? Jezus, specjalnie sobie piwo kupiłem na nagrywanie odcinka i zapomniałem. To dawaj, odpalaj, no masz, jeszcze mamy parę minut, paręnaście, zdążysz wypić. I no, na lajcie. Nie pij, bo trzeba będzie tego, Siacia, nie wolno po alkoholu. Ale ja bez alkoholu. Jeździć traktorem. Ja wiem, że ja jak traktor. Nawet piwo bezalkoholowe. Miary. Kto tu tak się drze koło mnie gdzieś? Nie pytaj, nie to ma ja. Nikogo. Bo ja na chwilę ten... No idź na razie ze dwóch, tak. Na sekundkę, no będę za godzinę. Dostawa siana. Ty kurwa. Dobra, chyba dobrze. Mam nadzieję, że dobrze to włożyłem. Znaczy ułożyłem. Włożyłem też. Idziemy po ten, tylko po najważniejsze dla mnie rzeczy, czyli drewienko. Garaż, no dobra, do garażu idę. Kurde, jeżdżenia, no. No ale to chyba lubisz to akurat w tym, z tą radę, jo, to jest fajne. Fajne to. Ja wiesz, no, tak jak gdzieś tam grałem te parę godzinkę czy coś, fajnie było. No to za mało, nie? Trochę, wiesz. Ale za mało, tak. To ja nie mówię, że wiesz, że ja w żaden sposób gdzieś tam swoją jakąś opinię wyrażam na temat tej gry, ale no kurde, nie mogę... Wiesz, Wilku, brakuje mi tego takiego zaczepnego czegoś, co spowoduje, że ja stwierdzę, tak jak na przykład w Days Gone, że jestem teraz wkręcony niemiłosiernie, nie? Mhm. W ATS-ie skończyłeś event? Jeden i drugi? Jak jeden i drugi? No, Christmas event. A nie, paczki, nie robiłem paczek. Ja muszę wiem, paczki dokończyć. Były, nie? Tak, paczki, no. Ja muszę dokończyć, ale... Nie, ja no... to chyba dwa, bo chciałem sobie sprawdzić na ETS-ie, nie? Już w ogóle też nie byłem i w ETS 2 właśnie tam tak na próbę sobie wziąłem, ale... Ja nie dokończyłem, bo nie mam ostatnio w ogóle weny do tego, żeby jeździć, wiesz? Fajnie, super, cieszę się, że ten Texas był, pojeździłem, ale powiem ci nawet... Za dużo tego ATS-a ostatnio było, powiem ci. Zauważyłeś, że my graliśmy, jeździliśmy i tu był jeden event, za chwilę był drugi event, ledwo skończy... Bo to się tak naprawdę zaczęło, wydaje mi się, od Montany. Była Montana, podjaraliśmy się we dwójkę, czy to nawet w trójkę, bo speaker też sobie chciał jeździć tam, nie? Ale podjaraliśmy się tą Montaną, jeździliśmy. Ja jeszcze oprócz tego sam jeździłem, bez was. I wiesz, później się Montana skończyła, zaczął się jakiś tam event, chyba właśnie Texas, coś takiego. Albo nie, Halloween. Był event Halloween, to też jeździłem, bo byłem wkręcony. Później wyszedł Texas i tak kurde, no dużo tego, nie? Także chwilowo, to też, o, moi drodzy, informacja dla was, jeżeli ktoś tam czeka na ATS-a na moim kanale, no to chwilowo musi, że tak powiem, uzbroić się w cierpliwość, ponieważ, no, jak będę nagrywał na siłę i będę jechał na siłę przede wszystkim, to nie będzie tego fanu, nie? I te odcinki chociażby nie będą wyglądały tak dzisiejsze dwa. Że tu troszkę, wiecie, gadamy o żonie speakera, tu troszkę gadamy o Wilku. Ale właśnie, a co tam w ogóle u żony speakera? Nie wiem, no wszystko dobrze, nie? Zadowolona, to mu siedzi. Teraz o, speaker gra, ty wolne wiesz. Wolne ma. Co? A skąd wszystko wiesz? Wolne ma. No bo ty mi powiedziałeś. Ja ci nic nie mówiłem. Mówiłeś mi, ale to poza kamerą. Słowa nie powiedziałem nawet. Nieprawda. Kłamiesz. Moi.
A może on się spotkał? A? Ja się spotkałem. Nie, ale by to tak śmiechy, śmiechy, chichy. Czekaj, bo ta pułapka teraz to tu jest. Ona jest idealnie wymierzona, żeby zabijała tych kanibali, którzy tu wlecą, nie? Ale ten. Ja się kiedyś ze speakerem spotkam, bez kitu. Kiedyś. No kiedyś. Ej, kiedyś przyjadę zwiedzić ten Białystok. Tą krainę mlekiem i miodem płynącą, oj, gdzie śnieg i psy wyglądają tak samo, czyli są białe i osikane. Trzeba było przyjechać do Karwi. Wtedy by było dopiero. No, yes. Słuchaj, no zawsze... Wtedy i tak było. Słuchajcie, zawsze możemy zrobić to w połowie i spotkać się w połowie, no, spotkać się w połowie, czyli na Mazurach. Wynająć na 3 dni chatę. O tak, w Augustowie. A co jest? No tak, bo ty masz tam chatę, pierdzielę cię. Nie mam tam chaty. A czemu w Augustowie akurat, proszę, słucham. Bo mam mnie bliżej. Nie, no dobra. Ty, czekaj, tu dobra, poczekaj chwilę. Teraz patrz w Google, nie? Gdzie on będzie miał najbliżej. Nie, patrzę gdzie... Poczekaj, ja zobaczę, gdzie ja będę miał najbliżej. Nie, no nie, nie. Ty, nad morzem, blisko jezioro i morze mam. 12 godzin pociągiem, 7 godzin niecałe tym, 7 godzin samochodem niecałe, piechotą 5 dni, rowerem 1 dzień. No to jeden dzień to akurat dojedziesz. O no. Kurde, ty, propos roweru, nie? Bo teraz ostatnio, nie wiem, jak u was, nie? A co masz, nie? Za jaki? Gravela masz, czy co? Nie, ja mam standardowo ten sam, ja mam tego... Ten sam. No, no my jest... wiemy, jaki ten sam. Czekaj. W Garminie, w aplikacji Garmin masz do każdej mojej aktywności dodany sprzęt. Jak robię cardio, to masz ten, Orbitreka dodanego. Jak robię ten, jak robię rower, no to masz... A ja mam wiedzieć, co to Orbitrek. No, treka nie, masz. Nieważne. Nie, czekaj, jak to się nazywa? Nie gravel. Gravel jest cross, crossa mam. Crossa, wiesz, bo ja to nie szedłem w żadne gravele czy coś, nie? No. Górski, czyli taki, a? Taki półgórski, pół to wycieczek, nie? Ale dobra, nie o tym mowa. Znaczy o nim mowa, ale nie do końca, bo teraz ostatnio się zrobiło cieplej, nie? Zrobiło się cieplej u mnie. Przyrzutek? Jezus Dwa. Maria, czekaj, jedno 7. Z tyłu, z tyłu. Nie, 9, 27 przełożeń. Czyli z przodu masz dwie zębatki i z tyłu 9, a? Co? Nie, no jak? Z przodu dwie i z tyłu 9 to jest. Czekaj, to się liczy 2 razy 9 chyba. Czy to jakoś... Nie, no nie, na pewno w rowerze się inaczej nie liczy. Dobra, nie wkręcaj mnie tu. W każdym razie... Nie no, ja się pytam, ile masz... 3 z przodu i 9 z tyłu. Także czy to się liczy 3 razy ten... 9, tak? 3 razy 5. Nie, to znaczy 5 też może być. No dobra, ja mam 1 na 12. No tak, ale ty masz też elektryka, to u ciebie troszkę inaczej wygląda, nie? No, ten sam napęd. U ciebie... W manualu i w elektryku mam. A, no to chyba, że tak. XT-ka mam. No i teraz Super. Się ostatnio zrobiło gdzieś tam cieplej. No to Szepi po tych mrozach, po tych śniegach w końcu odkurzył swój rower po 2 miesiącach. I stwierdził, że pojedzie do pracy, nie? Zresztą lajkowałeś, bo widziałem na tym, na Garminie... Moje aktywności, nie? No i ściągnąłem ten rower, powiedzmy, z wieszaka, bo mam oczywiście wieszak do ściany przytwierdzony i ten. Dopompowałem koła. I ściana spadła. Nie, dopompowałem koła. Super fajnie, pięknie dojechałem. Opony, dobrze. Dopompowałem opony, pojechałem do pracy. A masz nie? bezdętkowe czy dętkowe masz? Kurwa, nie skończę. O Jezu, wywaliło mnie w kosmos. A wiem, no. Fajnie tak, fajnie. Nie wiem, czy fajnie. Fajnie, dobra. Bo ja lubię takie coś. Dętkowe. I ten, i biorąc pod uwagę fakt, że dojechałem normalnie do roboty pierwszego dnia. A jakie masz dętki?
samochodowy bentyl. No aha. I wiesz, dojechałem do domu. Następnego dnia znowu stwierdziłem, że pojadę rowerem, więc odpalam rower i coś słyszę podczas jazdy, coś mi tak kurde... Czekaj, do czego by to porównać? Jakbyś... Amortyzator z przodu masz i z tyłu? Jak jesteś... Jak jest bardzo mokra kobieta, to jest taki odpowiedni... O. To jest taki odpowiedni odgłos, nie? Jak dzieje się mocno. Takie... Nie chcę wiedzieć. O matko. Nie słychać tego, więc luz. Nie no, słychać, dobra. Ale, no i wiesz, o co chodzi? Zsiadłem z roweru, patrzę, flaka z tyłu mam, nie? Ty, dopompowałem oponę. Dojechałem. No tak, ustami pompuje mi koła od roweru, nie? Gumę? No przecież wiadomo, nie? Ale nie no. Pompuję ustami koło, co nie zmienia faktu, że dojechałem do pracy bez problemu, nie? Skończyłem po 8 godzinach. Ty, czekaj, nie jest potrzebne chyba tutaj to. No, chyba to nie jest już potrzebne, dobra. Czyli zabieramy to i resztę chowamy, bo jest idealnie. To co ty masz za wentyle, że ty mogłeś ustami pompować? Bo Shreddera się nie da napompować ustami. Dobra, dojechał do domu i co? No nie, no właśnie nie dojechałem do domu, bo skończyłem robotę, chciałem jechać do domu. Otwórz mi drzwi, czego mi zamknąć przed nosem drzwi? Chcesz, żebyś mnie zabili? A ja nie wiem, że ty tam jesteś. No. A masz kogoś tam z tyłu? Nie, sanki mam. To dawaj, chodź tutaj z tymi sankami, bo tutaj jeszcze stawiam mur. No i ten, i zeszło mi powietrze. Ustami? Też, ale w oponie, nie? I kurde... Aha. Muszę wymienić dętkę normalnie, bo podpompowałem. Dzisiaj rano akurat autem ten ze znajomym jechałem, także luz, bo i tak było raz, że padał deszcz, a dwa, że było naprawdę na zero stopni, nie? Także no i nie już... miałeś opony. No i no, właśnie, też nie byłem pewny, czy mi powietrze nie zejdzie, ale zeszło. No i powiem wam, sprawdzałem w wodzie. Włożyłem go do wody. Łódkę masz? Włożyłem go do wody. I słuchajcie, było fajnie. Ale... nadal mówimy... A ja słyszałem, że w zimnej to tylko kaczorowi. Nie. No, czekaj, idziemy spać. Chodź do łóżka, Spiki, bo ja nie wytrzymam. Zimno mu się teraz zrobiło, wiesz? Nie, bo już jest ciemno i ja się boję. Poza tym muszę zapisać. I co chciałem powiedzieć, że... patrzyłem w wodzie i wychodzi na to, że gdzieś od strony chyba szprych mi, chyba dętka poszła, no nie wiem, no bo delikatne takie, bo to nie jest uciekanie powietrza, wiecie, takie szybkie, nie? No gdzieś tam delikatna dziurka musi być, nie wiem dlaczego, ale wymienię dętkę i będzie po problemie, nie? Albo nie. Nie, no co, no ale... jak wymienię, no Spiki, a teraz tak przez chwilę na poważnie, no jak wymienię dętkę, no co, to raczej nie będzie uciekać. No bo jak gdzieś ci przeciera tą dętkę z jakiegoś powodu, to przetrze ci następną, nie? Ale no, tak, tylko że weź pod uwagę, okej, no tak, rozumiem, możesz mieć rację, bo może gdzieś się na przykład wygięła, jak ona się nazywa, obręcz. Czy tam coś, no coś różnie może być. Może szprychy też masz na tak jakby nitki od środka, nie? Niby tam jest jeszcze ten, a sprawdź, czy nie uszczypuje ci, bo tam powinna być taka podkładka na No tym, jest ta taśma taka, no podwójna taśma, no. Gdzieś tam ci coś nie przebija, bo może gdzieś tam coś przelazło przez nią i na przykład ci jakieś nitki coś wystaje i piu. No bo wiesz, bo to nie zrobiło jakiejś dużej dziury, że to jakoś... No bo no. Jeżeli ja pompuję na 4,1 bara oponę i wiesz, gdzieś tam po 8 godzinach spada do 1,5 bara, no to nie jest duży ubytek, nie? Znaczy... Ja 1,4 pompujesz, a do 1,5 ci spada, to... 4 pompuje, a nie. 4,1 pompuje, a spada do 1,5. Słuchaj, uchem, a nie brzuchem, bo wydaje mi się, że powiedziałem dobrze. Ale bardziej w PSI teraz się pompuje, nie? A nie w barach dalej. Znaczy to jeden pies, bo i tak mam. Ja mam na oponie powiedziane, ile mam mieć. No. A nie napisane? No napisane, tak.
ile mam mieć PSI i ile mam barów, nie? A poza tym na pompce mam jednocześnie, no to każda pompka teraz ma z tym, z informacją, ile masz barów albo PSI. Także nie, no to za... nie ma różnicy, panowie. No ale co, masz presty, tak? Czy shreddery masz dalej? Nie, opony to jest najtańsza wentyle. Rzecz w tym... Z tego, nie, co... wentyl. Ja o wentylu mówię. A skąd ja mam wiedzieć? Wentyl mam ładny, taki... piękny, cudowny, czarny. Taki cienki czy taki gruby? Nie, no gruby. Ja. Czyli samochodowy. No samochodowy przecież mówiłem, tak. Shreddera, bo presty to no są to takie wąziutkie. Ja. A. Bo ja mam presty u siebie. A wtedy Dunlopy to są te stare całkowicie. O, ja mam presty u siebie. Ja mam presty. Nie, ale ja się cieszę, że ja mam samochodowy, bo nawet jakby mnie gdzieś w trasie coś złapało, a przykładowo nie mam pompki przy sobie. A mnie jak złapię, to jak dostanę cholery na człowieku. No przecież mówiłeś, że ustami pompowałeś. Ciężko się pompuje ustami, nie? Samochodowy wentyl. Ja nigdy nie próbowałem, ale wierzę wam na słowo. Ja, Boże, to co to będą za odcinki, dwa, po prostu... O, cringeometr wywalił w kosmos. Ty, spiki! Gdzie masz swoje sanki? Nie wiem, zgubiłem. To masz belkę, weź ją na chatę. Dobra. Bo już mi brakuje miejsca, nie? Chyba, że chcesz pociągnąć sanki, to ja wezmę po prostu belkę. Nie, nie będę nie ciągnął. Teraz tak mówisz. Idę położę belkę na chatę. Czekaj, jak skończymy nagrywać. Czekaj. Pójdziesz z Wilkiem jeździć w SnowRunnerze. Nie będę w SnowRunnera jeździł, bo mi się nie chce dzisiaj. A, bo wy farminga będziecie grali. Nie wiem, może do was dołączę kiedyś tam. SnowRunner jest bardzo stresująca gra. Nie, ale farminga to może i bym dołączył. Nie, dobra. Szewi, nie dołączyłbyś, bo ja za dużo gier. Chociaż farminga... Dlaczego nie chcesz w 22 z nami pograć? No, w 22 jeszcze na mojej serii nie było. Nie było. Zaniosłem ci belkę. Mamy bardzo ładną farmę już. No, i to by było właśnie, wiesz... Zaniosłem ci belkę na chatę, tak jak chciałeś. Nie na chatę, no tutaj dawaj, bo musimy dokończyć. To, teraz to idę sam z podłóżka wyciągaj, ja nie będę się tam czołgał już. Chciałeś na chatę, powiedziałeś, zanieś belkę na chatę. Zaniosłem ci belkę na chatę. Potrzebujemy jeszcze 5 kłód. Speaker kładź się. Kłodę potrzebuję. Ja pana mam. Chcesz? O, dobra, może być. Dawaj, wpuść go. No czekam na niego, zobacz, nie chcę podejść. Wpuść go, jak... Ej! No mam otwarte, o, drugi wszedł. Tu! Kurwa. O. Ty, no czemu? Mam. Czemu on mnie tak wystraszył? O ten. Ty, a ten. A ten powyłączył wszystkie te i poszedł. Masz, zabiję ci go, bo. Gdzie on jest? Na górze. Pójdź go. Ty, patrz tu! Też go masz tam na górze? Tak, też go mam na górze. No. O, czekaj, spadł. Spadł. Bij go, ja go będę ten górował. O. Czekaj, bo nie mam staminy. God damn it. Stary, ale teraz się dobrze bije. Jak zrobiliśmy to ogrodzenie, a jeszcze je nie dokończyliśmy. Łóż ty chamie! Dobra, bo oni będą tu z góry skakać, ale na górze to ja też, mój drogi, mam pomysł na nich. Ja też mam... 39 minut, ty. No i musimy... A, i za 5:09, dobra. To zaniesiemy to do jednego, drugiego, trzeciego. Zaniesiemy, spalimy, kończymy odcinek, wy sobie idziecie do farminga grać, a my w następnym odcinku, ja już nawet wiem, co będziemy robić.
bo w następnym odcinku musimy tam, skąd on zeskoczył, to musimy zrobić takie, jakby to powiedzieć, czekaj, to się jakoś tu nazywa, ogrodzenie z palisadą. Spróbujemy samo ogrodzenie z palisadą. Ja tylko gościa, twojego kolegę wezmę, ty nie ten. To masz jeszcze nowego kolegę od nas. Tak, bo tu no jeszcze jeden. Ostychamie ty! Jak ty przeskoczyłeś? Ty on przeskoczył. Nie, bo on przeskoczył. Nie, bo jest następny. No spierd. Co za paproch jeden? Będziemy go. Weź go, bo ja mam kogoś na rękach. Da! Kogoś na rękę, homa. Ty zobacz, ciekawy kogo. Dobra. No, tą palisadę z tym ogrodzeniem i zobaczymy. Zobaczymy, czy damy radę. Znowu go musiałem ratować. No, od tego jesteś, nie? Tak jak to słusznie Nika zauważyła. A, i w ogóle ten, mieliśmy się odnieść do komentarza Roxy, która powiedziała, że w 40 dniu ku jej zdziwieniu ten robak do niej przyszedł. Ja też byłem w szoku, Nika była w szoku, ale bo byłem pewny, że to dopiero po tym, po zakończeniu gry, nie, przychodzi, ale później poczytałem na oficjalnej Wikipedii Wiki, The Forest Wiki i faktycznie on po 40 dniu, znaczy inaczej, o ile dobrze zrozumiałem, mogłem coś przeinaczyć, ale albo po 40 dniu, kiedy przeżyjesz, zaczyna się ten jeden, ta jedna paróweczka tworzyć, nie? Aha. Kumasz, o co chodzi? I on na przykład tam jest co jakiś czas ta paróweczka się tworzy. I w momencie, gdy stworzy się wystarczająca liczba paróweczek, to on ci je wtedy odwiedza i jak go zabijesz, to tak jakby proces zaczyna się od nowa. Czyli musi minąć 40 dni, tworzy się paróweczka i później na przykład codziennie kolejna dochodzi, nie? Aha, to te paróweczki takie. No. Także tak to wygląda. Dobra, 42 minuty. Kończymy, naprawdę. Poza tym jest 20:57. Tak jak się umawiałem, ja z tobą kończę, speaker. Oddaję cię. Oddaję cię. Oddaję cię w dobre ręce Wilka, żebyście sobie w farminga pograli. Wam, moi drodzy, proponuję zajść bynajmniej nie od. No nie, w ciąży nie. Chociaż popracować na to. Chociaż to tam wie, no. Jakby nie było, to w sumie są takie osoby, które specjalnie dają się zapłodnić, są osoby, które gdzieś tam innym rodzinom pomagają pod tym kątem, są osoby, które tak jakby działają jako ten, który zapładnia. To wiecie, to teraz są czasy takie, a nie inne. Także to wiecie, to nie ma co ten. Każdy rolnik postępowy sam zapładnia swoje krowy. Na przykład. Farminga. Tak, odnośnie farminga. Zapraszam was na inne serie na moim kanale. Days Gone, który bardzo dziękuję, bo jest, no jeśli chodzi o wyświetlenia jak na mój kanał, bardzo spory pod tym kątem, czyli taka trochę wiodąca seria razem z The Forest. Zapraszam też do Resident Evil Village Shadows of Rose. No i co? Widzimy się za... Nie wiem, czy się widzimy za dwa dni. Postaramy się ze speakerkiem gdzieś tam nagrać jeszcze. Może Wilka też zaciągnę, żeby gdzieś tam chociaż mentalnie był tak jak dzisiaj i z waszej perspektywy dwa dni temu. No, ale no, jak się nie zobaczymy za dwa dni, to na pewno za kilka dni będzie odcinek, tak? Także chłopaki, chcecie coś powiedzieć na koniec? Żółwie pływają. Ja nie mogę dojechać tą ciężarówką. Dobra. I tym miłym akcentem zakończymy ten odcinek. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.